Witam serdecznie, piękni widzowie, po raz kolejny. No i co? Dalej jesteśmy tam, gdzie byliśmy. 50 LP w D1. Jak zwykle sobie tam wracam i nie mogę się przesunąć wyżej. Znaczy, byłem już prawie w masterze, ale no... Niestety, stresik i człowiek zagrał gierkę jak cyc. Mam taką tendencję czasem, że jednak korci mnie, żeby zrobić jakieś, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy i czasem to się źle kończy, tak jak wczoraj na streamie na siłę próbowałem robić Kaizen Dragonmancer. No nieważne. Miejmy nadzieję, że tutaj zagram dobrą gierkę dzisiaj. Tego sobie życzę. Dobra, weźmy sobie jakiś front. Weźmy sobie jakiś front. Cokolwiek tutaj zacznijmy rzeźbić. Seta chyba mało kto gra. Mógłby się zupgrade'ować. Tutaj też jest Dragon Dancer. Więc potencjalnie zamiast takiej Sedgwick albo Malphite'a lepiej było wziąć takie dwie chyba jednostki. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się skończy. Dobra, może wezmę tak. I mamy też Lux i kolejne, kurczę, takie rzeczy. Kolejne takie rzeczy. Więc pójdźmy w tym kierunku na razie. Zróbmy tak. Jaki jest miraż? Dawnbreaker. O kurczę, to jest najlepszy miraż, jaki może być. Więc może bym chciał go wziąć. I mam też Range Blade'a. No proszę. Co tu się dzieje? Kurczę, czy ja powinienem robić Nuniaczka Dragonmancera? Jest, to nie jest chyba dobry pomysł. Mam tych Dragonmancerów. Może go zrobić. Tylko jaka jest szansa, że ja go znajdę? I że zrobię itemy pod niego. Mam Rage Blade'a. Aj, ryzykować czy nie? Kurde, ale ciężka sprawa. Dobra. Zróbmy to. Zróbmy to, przyjaciele. I może też zacznijmy z... Zacznijmy z... Z Astralii? Zrobię na razie tak. Czyli co? Czyli co ja w ogóle muszę zrobić? Czy Rageblade mi się w ogóle przyda tutaj w tych Dragonmancerach? Czy on mi jest do czegoś potrzebny? Potrzebuję tak naprawdę Bloodthirstera. I potrzebuję Hand of Justice chyba. Tak mi się wydaje. Kurde, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że chcę iść w tym kierunku. Dobra. Mamy te Dragonmancery. Chyba kurczę, z Dragonmancerów lepiej by było zacząć niż z tych Astralii. Niby tutaj mam jakieś pieniążki. Ajajaj, no mogłem sobie, kurczę, zacząć miraże robić, mam Ginzu i mógłbym sobie strikować. Po co ja takie rzeczy robię? Czy Ginzu mi się przyda tutaj w jakiś sposób? Pośrednio. To jest właśnie to, że korcą mnie takie rzeczy. Dobra, nieważne, gramy sobie dalej. Gramy sobie dalej, nawet jak Early będzie podniósł streaka, to będzie w porządku, nic się nie stanie. Zobaczymy tego wymuszonego naszego niuniaczka. Czy on się pojawi? Oho, nawet tutaj może się coś uda. Czyli będę miał streaka pod nic. Chociaż nie, ja tutaj mogę przegrać dalej. Nie, dobra, nieważne. Jednak nie. Weźmy takiego Jaxa i zobaczymy, co dalej się będzie działo. Luksiak. To niby jest na razie lepsze. Może z tego zrezygnuję. Chociaż to jest Dawnbreaker, to by mi się przydał przez jakiś czas chociaż. Dobra, zróbmy tak.
Jest jakiś upgrade'ik. No to wejdźmy w level. Dołóżmy tutaj takie coś i zróbmy Dragonmancer Vlada. Zróbmy Dragonmancer Vlada, bo wypada. Jeszcze by się przydał Magic. W sumie taki Vlad mógłby być takim Dragonmancerem, dopóki no nie będzie. On by się leczył też fajnie. No zobaczymy. Natomiast bez Mage'a to on jest smutny. To z pewnością. No dobra, czy to się uda? O, jeszcze się wyleczył. Elegancko. No to korzystając z okazji, przypomnijmy, że materiały wspierane są przez NEB. No dobra, co my chcemy tutaj wziąć? Co my chcemy tutaj wziąć? Może byśmy chcieli wziąć, kurczę... No nic nie mogę wziąć. Chciałbym złożyć Blood Thirstera albo Hand of Justice, ale kompletnie nic nie jestem w stanie zebrać do tego... do tych itemów. Ludzie chyba wiedzą, czego się spodziewać tutaj. I zabierają mi rzeczy. Cyk. No ale mamy fajnego Mage'a, który jest też laguniaczkiem. Chcielibyśmy go tutaj na pewno umieścić. Myślę, że to jest chyba ważniejsze, żeby to zrobić w ten sposób w tej chwili. No i tak to wygląda. Rageblade powoliłby mi... pozwoliłby mi teraz strikować bardziej, także może go po prostu zrobię i coś pomyślę potem. Jakoś sobie poradzimy. Przepraszam za te dźwięki w tle, jak coś tam słyszycie, ale taka pora tutaj. No i w sumie nie pozwolił mi strikować na Rageblade, w sumie dużo mi nie dał. Co poradzić? Co poradzić w takiej sytuacji? O, no dobra. Mamy jakiś upgrade. Co ty mówisz, że to jest mage w tej grze? O Boże, mogłem go grać też. Mogłem go też grać. No już są ludzie, którzy grają. Kurczę, nie wiem, czy żaba nie jest potężniejsza niż ten duniaczek. Troszkę chyba troluję grając z duniaczka. Ajajajajajajaj. No widzicie? To jest właśnie granie przed kamerą. Człowiek się skupia na gadaniu i nie robi nic produktywnego, nie sprawdza nic i nie myśli. Tak to jest, niestety. No ale dobra. Wierzę, że ten duniaczek sforsowany odda mi LP-ki, albo przynajmniej się przekonamy, że on nie działa już. Chłop ma tutaj żabkę, więc to troszkę boli. I dalej tracimy HP-czki. Nie mamy ani itemów, ani jednostek. To nie jest rozsądne z naszej strony. Co tu zrobić, jak tu się nic nie mieści? Dobra, spróbujmy tak. Okej. Okay. Skarnerka mogłem sprzedać, bo jest level 2. Dobra, zobaczmy, może jakieś komponenty wreszcie. Okej. Dobra, no do Blood Thirstera coś tam się trafiło.
Nieliaczka dalej nie widać. Dobra, to jest jakiś upgrade. Możemy pójść tutaj do przodu i przydałby się bruiser. Zejdźmy do 20 może. Cyk. Dobra, jest nuliaczek. Jest nuliaczek i powiem szczerze, że jakbym teraz go zrobił Dragon Maserem, to chyba nie byłoby rozsądne. Może zrobię po prostu tak. Natomiast set byłby lepszy niż Kaiza. W sumie Karma też ma level 2. No to można tych Major już wymieniać. Tak zrobimy. Wymienimy Major. Tutaj Astrale nam dawali jakieś dodatkowe pieniążki, więc to się fajnie oczywiście grało, ale... Ale będziemy chyba wymieniać już tych Major. No i ten streak taki w krateczkę. To skoro Major wymieniamy, to sprzedaję, robię ekonomię. I zobaczmy, co tutaj się trafi. Trafiło się Thrill of the Hunt. To nam oczywiście może pomóc. To też nam może pomóc, ale chyba weźmiemy to. No bo jednak ten juniaczek musi robić rzeczy. No dobra, zróbmy to. Cyk, cyk. To prawdopodobnie mnie troszkę osłabia, ale... Ja wierzę w mojego juniaczka, który nie może się leczyć. No i też zrobimy sobie chyba takie coś. Tutaj Bloodthirstera trzeba zrobić, więc może tak damy. Do 30 zejdę, bo może niuliaczek. Dobra, nieważne. Piąty Dragonmancer. Tu wolałbym Miraża, bo on by leczył mojego niuliaczka z Dawnbringera. No proszę, Dragonmancer Lee Sin. Potężny chłop. No zobaczmy, czy tutaj się coś uda. Teraz będzie kop. O, zdążyliśmy zjeść. Bardzo przyjemnie. Amć. No dobra, coś tutaj się podziało. Ale to jest ostatni stolik. Pytanie, czy chłop się tutaj ratuje na maksa, czy on po prostu jest słabszy dalej. Dobra, mamy 6 Dragon Mancerów potencjalnie. Może wbiję level jak cyc. I zrobimy 6 Dragon Mancerów. Może tak by było też mądrze zrobić. Na kogo tutaj dać Warmoga? Dajmy na razie tak. Także Niujaczek ma plus 800 HP. Ma pierwszy poziom. Jak trafię drugiego, to użyję duplikatora, żeby tylko się jakoś tutaj utrzymać przy życiu, żeby komponenty złapać. Jest to bardzo mocno sforsowany Niujaczek. Miejmy nadzieję, że on pokaże, że dalej jest wart tego wszystkiego, co tu się dzieje. No jak na razie sobie radzi. W porządku. Przestaliśmy krwawić, jesteśmy na 7 poziomie, teraz trzeba odrobić ekonomię trochę. A tutaj też jest niuniaczek, ale potrzebuje tego albo komponentów, bo... No bo jednak ciężko bez tych itemków jest. Kurde, pozabierali wszystko. O, jest Bloodthirster chociaż. Pięknie. Tu już jest żabka level 2. Chłopy wiedzą co dobre. Zazdroszczę tym chłopom, którzy mogą żabkę grać, bo... Żabka to jest free top 4, za każdym razem jak jest magiem. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. No i co? Jest Deja. Jest Deja, którą mógłbym tutaj wrzucić, żeby mieć 4 Mirage.
Byłoby to chyba lepsze nawet. Tak zrobimy na razie. Wydaje mi się to mocarne. Bo jednak się będzie regenerował ten niniaczek, w razie czego jak ta żaba go tutaj przypierdzieli. No i Deja też mocno bije, zwłaszcza jak na taki etap gry. Ale żaba jest potężna. Jezu, to jest straszne. Zanim ja się dokopię do niej. No ciężka sprawa. Nie wiem, czy ta regeneracja była taka dobra. Natomiast mamy tutaj jakieś bajery. Szmery bajery. Może jednak nie, może jednak zrobimy tak. Nie podobało mi się to, więc tak zrobię. Dobra. Jedna rolka ponunu. Cyk. Proszę bardzo. Trafiony, zatopiony. No to teraz już robimy ekonomię i wbijamy 8 level. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest taki stół gotowy na takie rozwiązania. Przynajmniej tak powinno być. 6 Dragonmancerów to powinna być już stabilność. Jeszcze ten Head of Justice jakoś skleić. No to leczenie takie z Bloodthirstera jeszcze za małe. No może ten juniaczek jest już jakiś turbo dobry. Bo on się tak leczy, jakby się nie chciał wyleczyć. No chyba, że ten Head of Justice właśnie jeszcze tak dużo da. No ładnie, przegrał. Ale 10 tysięcy obrażeń jest. No cóż, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Może wszystko się jeszcze uda. Może się wszystko wyklaryfikuje. Brakuje nam tylko Yasuo potencjalnie. Także jeszcze jeden emblem mógłby nam dać w ogóle kozacką opcję. Okej. Nie wiem, zrobimy chyba portal, bo czemu nie? Da nam to troszkę chyba tankowości. Kurczę, może tu zrobić. Dobra, jest jak jest. Ta kompozycja albo będzie działać, albo nie będzie działać. To jest wielka filozofia. Wielka filozofia życia. Zobaczmy. Kontra Mirage. Battle Mage. No dobra, tutaj wygląda na to, że jest ok. To te żabki są takie opresyjne, że bardzo bolą. Ale chłop się tutaj ładnie trzymał w ogóle. Dobra, mamy spokój chociaż na chwilkę. Weźmiemy chyba to, co? Żeby zrobić Dragonmancera 8. Zakładając, że znajdziemy, kurczę, Yasuo. To też jest całkiem spoko, ale nie, weźmiemy to. To nam otwiera możliwość. O! No proszę bardzo. Jak milutko. Jak milutko, jak przyjemnie. Dobra, ty jesteś już tym Dragonmancerem, więc się nie wygłupiajmy. No ciekawe, jak to się kurczę potoczy.
Level Up i Yasuo oraz Hand of Justice. To są nasze misje do spełnienia teraz. A potem co? Potem jakoś buffować chyba tego liniaczka. Protector's Vow. Jakiś Chalice. Chalice of Harmony. Dobra, coś tam zjadł, ale ta Serafinka jest potężna. Kaiza się ładnie stakuje. Dobra, jakoś to poszło. 12 koła obrażeń. Ale jest cienko. W sensie to leczenie jest takie... Takie, kurczę, za małe jeszcze, nie? Także do tego momentu musimy już mieć Hand of Just. Wierzę, że damy radę. Na to będzie ciężko grać, bo to jest Scalescorn, to nas będzie kroił raczej mocno. Ale wierzę, że może jakoś liniaczek pokaże jednak dziecku na plecach, że jest wartościowy i daje radę. Kolejna Nayla. No i to są właśnie te Scalescorn, ona jest Warriorem w ogóle, nice. No, Olafa tutaj bijemy. To są te Scalescorny, czy to są inne Scalescorny? Sam nie wiem. To są inne. Bo tam były cztery. Za wolno zabijamy, kurde. To się chyba nie uda. Chociaż. O kurde. Zrobił to. No dobra, może ten niuliaczek ma sens. Może ma to sens, a widzimy nasze targety. Widzimy nasze targety. Chcielibyśmy piąstkę, bo więcej kaski nam wpadnie z tego. No i proszę, dobra. To teraz brakuje już tylko nam łezki do szczęścia. Paradoksalnie, abstrakcyjnie wręcz. No i oczywiście tego Yasuo. Może nam się trafi prędzej czy później. Syk. No dobra, a potem oczywiście jak najwięcej upgrade'ów. Juniaczek jest podkradany, widzę skutecznie tutaj. Tutaj też. I tutaj też. Dziwię się, że tak mało osób zagrało żabę. No i Scalescorny. To teraz jest duży test dla nas, bo ten Olaf jest bardzo potężny. Dawaj, Duniaczku, zjadaj coś. No byleby się pierwszy do Olafa dokopał niż Olaf do niego. Dobra, to już nieważne. Już się wydarzyło inaczej. Dobra, mają solówę teraz. O, za gruby ten Olaf jest. Nie jestem w stanie go zjeść. Kurczę, no nieźle. Ale tak myślałem właśnie, że z Olafem będzie tutaj problem. Serafina trójka. Nagraj się. O Boże, to będzie przerażające. To będzie niestety przerażające. Może jakoś, kurde, ustawić go tutaj jednak. Do żabki mamy tutaj daleko z tej strony, ale okej, wierzę, że dolecimy tam. Kopniak. Dawaj, Juliaczku. Zaraz weźmiemy ci łezkę, tylko musisz tutaj jeszcze zasłużyć. Ach, ten Juliaczek potężny. Żaba mu dużo zrobi zaraz. No właśnie, żaba jest też potężna. No ale dobra, mamy pieniążki, będziemy rolować łezkę. No i jest łezka, ale jest też Cannoneer. Dobra, bierzemy tę łezkę, nie będziemy tutaj marudzić.
Przerolujemy tego kanonierzystę. Czy coś jeszcze chcemy rolować? Może to byśmy przerolowali? I może też to? No sam nie wiem. No bez rewelacji. Wbiję level, dołożę regenerację. No i ciekawe. Kurde, cały czas słychać te dźwięki w tle, przepraszam. No widzicie, w jakich warunkach muszę nagrywać, kurczę, ale muszę coś nagrać dla was, bo po prostu trzeba. Dawaj, Duniaczku, jesteś potężny. Jak to leczenie wygląda teraz? No jest takie sensowniejsze już. Dawaj, 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 lecimy z tym. 17 tysięcy obrażeń. Myślę, że całkiem sensownie. To mi coś da. Raczej nie. Jedna rolka. Też nie za dużo. Nieszczególnie dużo. W sensie to byłaby dobra jednostka sama z siebie, nie? Tylko pytanie, czy jest lepsza niż regeneracja, czy nie? 40% maksymalnego zdrowia, no to jest dobre. To chyba jednak zostaniemy przy tym, przy mirażu na razie. No i znowu jest ten cały Olaf. Tylko to jest ten nie Skeskorn, tylko ten drugi, ale już ma itemki. Pokaż mi go. 4 Warrior. To chyba jest troszkę przyjemniejsza dla nas kombinacja. Ale bardzo szybko się przedziera przez naszych. O, zjadłem go. Nie, nie zjadłem go. O, ładnie się wyleczyłem. Kurde, aż tak? O kurde, to leczenie jest potężne jednak. No dobra, to jednak Nuniaczek jest sensowny, już to widzę. To leczenie jest fajne. Podoba mi się. Byleby tego Yasuo jeszcze znaleźć, to żeby było kompletne wszystko. Taki Olafik, kurde, może się przesunąć. Dać mu tutaj tego latanko? Może dam. Nie wiem, czy trafiłem. Nie trafiłem, ale okej, okay, dobra. Troszkę tutaj tanków jeszcze jest, może się dokopiemy. No, troszkę wolno kopiemy niestety. No i znowu Nunu kontra świat. Co ty gadasz, że on to zrobi? No dawaj, naraz. Oj, nie da rady tego Olafa zjeść, on jest za gruby. No Skeleskorn to na papierze jest właśnie naturalna kontra na to wszystko, ale widzimy. Dobra, jest Yasuo w naszym zasięgu. Bierzemy go oczywiście. 8 Dragon Mancer oraz Mirage. Nasz build jest kompletny. I nasz Yasuo będzie asasynem. Także już lepiej nie będzie, no chyba, że zupgrade'ujemy Nuniaczka oraz pozostałe jednostki. Także kolejna misja jest spełniona. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Cyk. Yasuo Assassin. Asasysuo, albo Asasuo. No
No nieźle. Gdzie on ma skakać? Na środek chyba. Upewnijmy się. No i nie wiem, czy slow rollować, no czy iść wyżej. Powiem szczerze, że ciężko będzie chyba go slow rollować, bo ludzie podbierają. Dorwał się do Serafiny, tylko byleby ją tam ciapnął wreszcie. O, Gravesa zjadł. Dobra. On nie chce Serafiny jeść z jakiegoś powodu. Lekceważy ją. Kurde. No dobra, wreszcie. Wreszcie ją pożarł. 17 tysięcy obrażeń. No proszę. Nie wiem, idziemy dalej. Idziemy na 9. Dodamy sorak. Niech leczy niedaczka. No i może zupgrade'ujemy, kurczę, Yasuo. Albo może jakiegoś asasyna dodamy, jakoś znajdę. Sam nie wiem. Sam nie wiem. Zobaczymy. Zróbmy tak. Oho. Smoczyska. Ale ja myślę, że to zrobię. Myślę, że mamy to w garści. Smoka na raz. Teraz weźmiemy. Cyk. Już jesteśmy na backline. Ten smok jest wykopany pięknie. Proszę bardzo, żaba się tam męczy, ale Nuniaczek już ma tutaj chęć na tę żabę też. Boże, ta jednostka jest mocna. Nuniaczek. Ja w ogóle najchętniej to napisałbym petycję do Riotu, żeby ta małpa się nazywała Nunu, a nie Willump. Bo to pasuje bardziej do tej małpy. Ja nie wiem, czemu to dziecko tak nazwali. Małpa się nazywa bardziej jak dziecko niż dziecko, jak opa. No wiecie o co chodzi. Brać to. No i Warmok. To może weźmiemy na Lee Sina, żeby on był takim tankiem, który kopie. Brzmi jak plan. Poleciało gdzieś. Dobra. Nawet wejdziemy w ten level. A co? Ciekawa kompozycja. Olaf level 3, Scalescorn. Hehe, to mamy pograne. Miejmy nadzieję, że ktoś z nim inny wygrywa i go wyeliminuje, bo ja sobie na pewno nie poradzę. Zephyra mogłem inaczej przytargetować. O, a wszedł ten Zephyr. Myślałem, że w Dianę wejdzie. Okej. Okay. To ciekawie. Dobra, coś zjadłem. A ten Olaf i tak mnie pokroi. Przecież to jest niemożliwe, żebym ja przeżył takiego Olafa na Scalescornie czwórce. Dobra, czekaj. O! Nie miałem fokusu. Dobra, mam go. To ja go wyeliminuję. Ja będę tą osobą. Musiałbym tę Dianę szybko zjeść. O kurde, mam go. No to mój Nemezis odpadł. Może być ostro. Chyba tak bym wolał. Troszkę się podleczę. Dobra, zróbmy może. Podróż w przestworza tej Serafince. Okej. Okay. I got you. Aha, dobra, nie trafiłem. Myślałem, że trafię. Ale ten Graves szybko zabija. Yasuo daje ceceki. O Boże, Nuniaczku. Nuniaczku, co ty zrobiłeś? Daliśmy się Gravesowi.
No, on musi tego Gravesa zjeść. To jest najważniejsze, chociaż ta Serafina, jakie generuje obrażenia. To nie jest łatwe lobby. Może Bard byłby lepszy. Może tak być. Próbujemy coś tutaj skleić na trójki. Zefyrem nie operuję, bo jestem głupi. Lux trójka, jest żaba, no jest mocne tutaj. Ja próbuję nuniaczkiem na drugim poziomie wygrać grę. To jest mimo wszystko ciężkie, nie? Kurde, no i to jest za ciężkie. Dawaj, nuniaczku, zrobisz to. Tylko naładuj się, bo żaba cię opluje teraz. O. Dobra, teraz już będzie tylko łatwiej. Teraz już jest tylko łatwiej. O nie, Bart się naładował. Dobra. Nie widzę, ile ma many. O, widzę. Dobra, zrobiliśmy to i wyeliminowaliśmy go. No nieźle. Juniaczek nam daje LPczki. Jest bardzik. Oho. Chyba to muszę wziąć. Potrzebuję juniaczka silniejszego, więc biorę to. Ten Graves jest bardzo potężny, bo Serafina trójka, a Mirage to chyba... Kurde, ósemka Dawnbringer i Yasuo level 2 kawalerzysta. Dobra. Ten chłop też jest bardzo mocny. Ten chłop jest bardzo mocny. Szukamy upgrade'ów jakichś może. Bark. Zawsze coś. No i może, kurczę... Nie, dobra. Róbmy tak. Tutaj ten Yasuo jest chyba największym problemem, ale może go zjemy jakoś przypadkowo. O właśnie, na przykład tak. A, no tak, Dawnbringer, tego będę wypluwał. O nie, to jest ósemka. Dobra, na dwa razy jest. Ale to i tak jest taka regeneracja. Przecież ta Deja jeszcze będzie taka ciężka do zjedzenia zaraz, bo ją wypluję. Oho, ona mnie zgniotła. No, chyba to jest już mój limit. Chyba wyżej nie będziemy. Poświęcić Volibera i szukać Lee Sina. No prawie. Spróbujmy. No przestawił niestety. No i już bije juniaczka. I to nie jest nasz Bart. Ale dobra, zjedliśmy Gravesa. Jackpot. Wygrałem loterię chyba. Tylko Serafiny nie mogę zjeść. Dobra, zjadłem. Czy Zyra mnie tutaj pokona, czy nie? Ona jest level 3. Ja wierzę, że my to wygramy teraz. Przez to, że ten Graves jest zjedzony. Tylko on nie odpadnie. O nie! Co? Za gruba była. Ale ciężkie. Ciężkie to wszystko, powiem wam. I on wygrał chyba na tę Deidre. No dobra. Czekamy. No gdyby Juniaczek był level 3, to by było easy game. To już by było dawno wygrane. Jeszcze Zephyra mi dał. Na Juniaczka. Bardzo mądry. On teraz nie może zjeść. Juniaczek próbuje się dopchać, nie może. Biedny.
Dobra, i tak się najadł. No szukajmy tego Lee Sina. O kurde, dobra, Nuniaczka szukam. Ja pierdzielę. Czekaj. Dobra, jak to zrobić? Może tak? Może tak? Kurde, no poleciał Nuniaczek w kosmos. I dobrze. Kopa też nie zasunęliśmy. Nie jest za ciekawie. Chyba przegramy to. Yasuo jest na dwa razy, więc to będzie problem. Co, na raz go zjadł? Deja się rozpędza, to będzie boleć coraz bardziej. Dobra, 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 dobra. O, zrobił to. I ten też przegrał, wygraliśmy to. Pięknie. Zapraszam na streama dzisiaj o 21. To było piękne, aż się nie spodziewałem. To dzięki wam. Cały w cic.